Jesteś osobą, która kilka dni temu, kiedy byłaś w klubie i rozmyślałaś o swojej śmierci, ale równocześnie zadaj sobie taką myśl, czy może jest jednak wyjście z mojej sytuacji, czy jest jednak może życie. I właśnie jesteśmy tutaj mówić Tobie o życiu, o Chrystusie, którego realnie spotkaliśmy w życiu, o tym, że On jest realny, o tym, że jeżeli Ty do Niego prawdziwie realnie zawołasz, to Twoje życie się diametralnie zmieni, bez względu na to, w jakim jesteś momencie, bez względu na to, jakim jesteś człowiekiem. Przyjdź dzisiaj do Jezusa i powiedz: nie znam Ciebie, Jezu, ale chcę Cię poznać, taki, jaki Ty jesteś naprawdę, a wtedy, kiedy do Niego zawołasz, bo On, Święty Duch, wypełni Twoje życie i staniesz się nowym człowiekiem. Jesteś też osobą tutaj, która ma chore lewe kolano. Miałeś śruby w lewej nodze. Jeżeli Ty jesteś tą osobą, to przyjdź tutaj i zostaniesz całkowicie uzdrowiona. Pasa katara basar, rebasa kotoro sotorali mataj. Jesteś osobą, która gra w tarota i myślałaś sobie, że będziesz tak całe życie grała i myślałaś, że przez to nie będziesz akceptowana przez innych ludzi, ale chciałaś wypełnić swoją pustkę tym graniem, ale chcę Ci powiedzieć o tym, że żadną pustkę nie wypełnisz niczym tutaj na świecie. Żadna pustka nie jest w stanie wypełnić Twojego serca. Potrzebujesz narodzić się na nowo z Bożego Ducha. Potrzebujesz uwierzyć w to, że tam 2000 lat temu umarł na krzyżu Golgoty za Ciebie. Że tam 2000 lat temu wszystko się wykonało. Diabeł został pokonany. Diabeł został wyśmiany. I został pokazany na pośmiewisko i on nie musi ponosić się w swoim życiu. Choroba, depresja, uzależnienia nie muszą mieć wpływu na Twoje życie. Jeszcze dzisiaj możesz poznać Jezusa. Jeszcze dzisiaj możesz zawołać do Niego. Jeszcze dzisiaj możesz spotkać Go osobiście. Tam 2000 lat temu Chrystus umarł za Twoje grzechy. On przebaczył Ci każdy Twój grzech. Wszystko zostało wykonane na krzyżu Golgoty. Jezus Chrystus to potężny żywy Bóg. Ja byłem religijnym człowiekiem, chciałem się zabić kilkakrotnie, chciałem popełnić samobójstwo, ale kiedy 8 lat temu zawołałem do Niego, to On przyszedł tam do mnie, w moim pokoju i zostałem uwolniony, stałem się nowym człowiekiem. Bez względu na to, jakim jesteś człowiekiem, bez względu na to, czy jesteś dobry, czy zły, czy jesteś religijny, czy jesteś pobożny, bez względu na to wszystko potrzebujesz narodzić się na nowo z Bożego Ducha. Potrzebujesz przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Potrzebujesz przyjść do Niego. Potrzebujesz spotkać się z Nim osobiście. Tu nie chodzi o jakieś chodzenie do kościółka. Tu nie chodzi o odmawianie różańcy. Tu chodzi o to, abyś Ty spotkał się realnie z Chrystusem. Nie zbawi Ci żadne sakramenty. Słowo Boże nam mówi, że jesteśmy łaską zbawieni za darmo. Łaską przez wiarę. Przez wiarę. Zbawienie się bierze przez wiarę. Nie przez to, że Ty sobie coś tam pomyślisz. Przez wiarę. Uwierz dzisiaj w te słowa. Uwierz dzisiaj w zmartwychwstały grób. Uwierz dzisiaj w Jezusa Chrystusa. On jest jedynym Zbawicielem. To w Chrystusie jest zbawienie. Nie ma zbawienia w Allahu, w Buddzie. Nie ma w nikim innym, tylko w Chrystusie. On jest jedyną drogą do Ojca. Jeżeli poznasz Jezusa, poznasz także Ojca. Jeżeli Ty chcesz doświadczyć prawdziwie żywego Boga, to przyjdź tutaj do nas, do tych, którzy my tutaj stoimy, a staniesz się zupełnie wolnym człowiekiem. Może religia Ci mówi, że potrzebujesz być dobry, potrzebujesz gdzieś tam się urodzić w rodzinie chrześcijańskiej, ale chcę Ci powiedzieć o tym, że Słowo Boże nam mówi, że dzieckiem Bożym są Ty, którzy przyjęli Jego, którzy uwierzyli w Niego. A więc to nie jest to, że Ty jesteś człowiekiem, który gdzieś tam urodził się, gdzieś tam w jakimś kościółku. Tu chodzi o to, żebyś Ty odrodził się z Ducha Bożego. Jeżeli chcesz, jeżeli potrzebujesz modlitwy, chcesz zostać uzdrowiony z każdej choroby, to przyjdź tutaj do nas. Przyjdź tutaj do nas, tam na krzyż Golgoty każda choroba została zmierzona, każda bieda, wszelkie ubóstwo, Wszystko zostało tam na krzyż Golgoty przybite i dzisiaj możesz mieć życie wieczne. If you want to be healed, you can come here. My name is Matthew and I would like to taught you that Jesus Christ 2,000 years ago paid for all your sin on the cross, and today you can receive His grace. You can come to me and I can pray for you. You must know that 2,000 years ago Jesus forgive all your sin, and today you can be healed. Today you can be free. You cannot be free if you want to be a good person. You must receive. You must take decision to turn away from your sin and accept Jesus as Lord and Savior to your life. Jesteś osobą, która ma choroby brzuszne. Jeżeli chcesz zostać uzdrowiona, podejdź tu do mnie.